Maksiu jednak gdzieś nam się tutaj zapodział, poszedł chyba w jakąś małą biesiadę po całym korcie, więc poprowadzę ten mecz. Ja serwuję Matachowski. No i od razu świetna akcja przy siatce Michała. Zobaczmy to jeszcze raz powtórce. Wytrzymał psychicznie, bo tutaj jego rywal dwoił się i troił w defensywie. Skiksował Michał Matachowski, nieudane to zagranie po 15. Słaby ten retur, no piłkę niedokładnie swoją rakietą. Adrian Sobczak i 30-15 prowadzi Matachowski. Zawodnicy widzą, że jeszcze nie do końca rozgrzani. Oj, przesadził z tym forehandem teraz Michał Matachowski, nieudane zagranie po 30, na razie sporo błędów z jednej i z drugiej strony. Dobry, dobry ten forehand teraz Adriana Sobczaka, zobaczmy też raz na powtórce, wyciągnął maksymalnie Michała Matachowskiego, zobaczmy jeszcze raz zagranie Adriana Sobczaka. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. I piłka. Korcie czy out? Zobaczmy powtórkę może. Tutaj panowie małe niedomówienia mają. No niestety nie zobaczymy już powtórki. A nie, zobaczymy, zobaczymy. Ale już panowie grają, więc nie ma czasu na powtórki. Rozstrzygnięta decyzja. Panowie między sobą tą trudną decyzję rozstrzygnęli. No i przesadził teraz Adrian Sobczak z tym zagraniem, wyrzucił ten forehand, fault, nieudane zagranie. I game, tak jest, game, zobaczmy jeszcze raz powtórkę. Tego serwisu.
Wracamy na kort, serwuje Adrian Sobczak. Panowie zmienili się już stronami. Na razie 1-0 prowadzi Matachowski. Ależ teraz chłodną głowę zachował przy siatce Adrian Sobczak. Wielkie brawa. Zobaczmy to jeszcze raz powtórce, bo sytuacja naprawdę nie była łatwa, jednak zdołał utrzymać nerwy na wodzy. I 15-0 dla Sobczaka. I mamy as Adriana Sobczaka. Retur na linię trochę zaskoczył mi się Adriana w tej sytuacji i błąd z forehandu. No i poszedł teraz do waszej siatki Matachowski. Zobaczmy to w powtórce. Zdołał odbić tą piłkę Sobczak, ale po jego uderzeniu opuściła ona nasze boisko. Błąd z forehandu teraz Michała Matakowskiego. Poirytowany swoim zagraniem teraz Michał. I punkty dla Sobczaka, nawet gem. Czyli mamy po jeden w tym pierwszym secie. Oj, proszę państwa, co tutaj się wydarzyło? Mocne uderzenie na ciało Michała Matakowskiego, zdołał je obronić i wychodzi zwycięsko z tej akcji. Zobaczmy tą wymianę przy siatce. No jeśli Michał by tej piłki nie odbył, mógłby ucierpieć w czułe miejsce. No i prosty błąd teraz Adriana Sobczaka. Piłka po jego zagraniu ląduje na siatce i 30-0 Matachowski. Ojej, co tutaj się wydarzyło? Powiem szczerze, że to może być miano zagrania weekendu. 30-15. No, takiego serwisu, powiem szczerze, nie widzieliśmy jeszcze. Ale żyjemy już następną akcją. 30-15 prowadzi Michał Matachowski.
Ależ piękna wymiana, zobaczmy, bardzo długa, zakończona punktem Adriana Sobczaka. Świetna wymiana obu panów. Zobaczmy też raz w powtórce. Drop shoty obu panów, lepiej to zrobił Sobczak i wyrzucił Matachowski piłkę w aut. Piłka po taśmie zatańczyła i straciła kompletnie swój kozioł. Punkty dla Sobczaka i coraz bliżej przełamania dla zawodnika pochodzącego z Bytomia. Na zagranie Michała Matachowskiego poszedł agresywnie, czy Łukasz Kup w Wimbledonie. Teraz Michał agresywnie zachował się przy siatce i zostało to wynagrodzone punktami na jego konto. Złota piłka, wydaje się, będzie miała miejsce. O, a jednak trafił na linię, proszę państwa. Zobaczmy to powtórce, czy ta piłka wpadła na linię, czy jednak nie. No zawodnicy tutaj chyba jednak nie wpadła. No i niestety nam się zepsuła powtórka. Może jeszcze uchwycimy to raz. Zobaczmy. Niestety nie uchwycimy. No i proszę państwa, zostaje tu informacja z wozu transmisyjnego, że piłka wyszła w aut. Sprawdziliśmy to dogłębnie na naszych monitorach i 2-1 prowadzi Adrian Sobczak, przełamuje swojego oponenta. A wyczuł teraz tutaj intencje Michała Matachowskiego Adrian Sobczak, ale nie był w stanie utrzymać na rakiecie tego potężnego uderzenia 31-letniego zawodnika pochodzącego z Kielc. I lepiej ten gen zaczyna Sobczak. Przepraszam, Matachowski. No i teraz tym samym odpowiada Adrian Sobczak, smecz za smecz, mocne uderzenia. Widać, że panowie nie oszczędzają się. Pełna sił tutaj pokazana ze stron tych dwóch zawodników. Zobaczmy jeszcze to na powtórce. Pewnie obaj zawodnicy chcieliby przyodziać zegarek firmy Lacoste, gwonowany przez Time Trend, czyli główną nagrodę dzisiejszego turnieju. No ale wygrać może tylko jeden. Zobaczymy, czy będzie to ktoś z tej dwójki. Thank you.
No, ta świetnie rozrzucił Michał Matachowski swojego oponenta. Dobre zagranie po krosie i winner po stronie 31-latka. Jeszcze powtórka tej ostatniej akcji. Nie utrzymał tego serwisu Michał Matachowski. Mocne uderzenie Sobczaka. Przesadził, przesadził, teraz Matachowski w tym zagraniu wyrzuca backhand daleko w aut. Druga sprawa, że pobiegał sobie trochę w tej akcji, teraz Michał rozrzucał go tymi zagraniami, co w nim miarę Adrian Sobczak i przyniosło to efekty w postaci niewymuszonego błędu Kielczaninu. Dobry serwis do środka i są punkty 3 do 1 prowadzi Adrian Sobczak, dość pewnie wygrany game przez trenera Adriana, tak jak ma na koszulce napisane, ten 29-letni zawodnik i teraz musi się Matachowski bronić przed tym, żeby utrzymać swoje podanie, bo klęska w tym game oznacza porażkę w pierwszym secie. Nieudany slajs Sobczaka 0-15 prowadzi Michał Matachowski. Oczywiście 15-0 prowadzi Michał Matachowski. Na kortach obok nas rozgrywa mecz Wojtek Zalewski. Na następnym mamy pojedynek Dyrbuś Seredyński i na korcie pierwszym mieli się Paweł Kytła z Wojciechem Górniakiem. Będziemy na bieżąco informować, jakie wyniki padają na tych kortach. Brawo, brawo Michał Matachowski, teraz świetne zagranie, naprawdę palce lizać możemy powiedzieć o tym skrócie Michała Matachowskiego. Zaraz zobaczymy to jeszcze na powtórce, dokładnie przeanalizujemy genezę tego zagrania Michała. No kompletnie zaskoczył swojego oponenta. Brawo, brawo. Piękne zagranie. Trzydzieści do zera. Dużym budzie szczęścia może teraz mówić Michał Matachowski, piłka po jego zagraniu przewinęła się po siatce, zaskoczyła Adriana Sobczaka. Mógł jeszcze to rozstrzygnąć pod siatką Adrian Sobczak, ale ostatecznie górą tej sytuacji starszy zawodników w tym meczu i 40 do 0 w gemie numer 5 prowadzi Michał Matachowski. No i as, kończy to punktowym serwisem Matachowski, zobaczymy to jeszcze raz w powtórce. 3 do 2 prowadzi Adrian Sobczak. Zmiana stron. Pięknie, no na samą linię zaserwował Michał.
wracamy do gry. Serwował będzie Adrian Sobczak. Ciężkie zadanie teraz przed Michałem Matachowskim. Musi się wspiąć na wyżyny swoich umiejętności, żeby obronić się przed serwisem Sobczaka. No kapitalnie tutaj zagrał Adrian Sobczak. No i drodzy Państwo, wracamy do gry. Gem 6 przed ciężkim zadaniem stoi teraz Michał Matachowski, bo przegrywa 15-0 w tym gemie, a musi się obronić, jeśli chce zostać w tym secie. Oj, 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 pogonił teraz Michała Matachowskiego Sobczak 30-0. Nieudany teraz drop shot Michała Matachowskiego, 40-0 i piłki setowe ma Adrian Sobczak, drodzy Państwo. Pierwsze piłki setowe w tym meczu dla 29-latka pochodzącego z Bytomia. Błąd serwisowy 40-15. Ale jeszcze ma dwie piłki w zanadrzu, więc względny spokój może zachować. Gem pierwszy set, Adrian Sobczak 4-2 wygrywa Adrian i prowadzi w meczu 1-0. Zaraz do Państwa wracamy. I proszę Państwa, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Maksymilian Kłęk, a przynajmniej drugi set meczu Adrian Sobczak, Michał Matachowski. Dwóch trenerów tenisa, grają bardzo wybornie panowie. Widzimy, że trzymają piłkę, że dużo jest długich wymian, ale jednak czasami troszeczkę więcej daje od siebie Adrian Sobczak, który widzimy, że kontroluje, widzimy piękny cross teraz. Bardzo ładnie
sukcesywnie do tego forehandu, gra cały czas prawo, lewo i matach. Małe szanse, ale teraz piękna wymiana, brawo dla Michała Matachowskiego, że utrzymał piłkę w grze i nie fyrknął. Patrzmy. Aucik teraz powiem do siebie Adrian, że za szybko chciał rywalu tutaj ukrócić, nie udało mu się to. No i... Matej widzimy, że ciężko, ciężko oddycha. Ledwo tutaj... Patrzmy drugi set. A u Mataha już widzimy lekkie oznaki zmęczenia. Sesikiem operuje, no wydawał się ta strona backhandowa troszeczkę lepsza jest u zawodnika z Kielc, ubranego na czarno, all black, a jego rywal chyba jednak forehandzik i serwis ma nieco lepszy, dlatego widzimy, że bardzo równe starcie u panów. Oczywiście kto by miał wygrać pierwszy set. Serwis. Prosto sam narożnik kortu. O, jeszcze raz forehand na Adriana. No, bez szans. Michał Matachowski przy takich bombach. Zobaczmy jeszcze raz to zagranie. Piorunujący forehand do linii. I kłopoty. Jeszcze raz genialny drop shot. Brawa dla Michała. Naprawdę pokazał, że potrafi świetnie grać technicznie. No i nie odstaje od rywala umiejętnościami. Zobaczmy jeszcze raz tą akcję. Piękny drop shotik. Brawo. I 1-0 dla Mata. W drugim secie gramy dalej, proszę państwa. Przypomnijmy, że o 17 mecz przegrany w poza tygodniówkę na konto podkarpackiego hospicjum Radosław Gala kontra Maksymilian Okłęk, więc ja kontra główny włodarz naszego cyklu. Bądźcie z nami, godzina 17. Oczywiście zachęcamy też do wpłat www.zrzutka.pl/PLT. W lewym górnym rogu pod wynikiem widzimy. Zachęcamy do wpłacania i pomagania, bo na pewno są osoby bardzo potrzebujące, które potrzebują. I każda darowizna, nawet złotówka, się liczy.
No i proszę Państwa, gramy dalej. Teraz rama, ale szczęśliwie tutaj Adrian Popiłka dalej w grze. Dobry punkt teraz. Adrian czeka bardzo ładnie. Ten zawodnik, zobaczmy, jak nisko chodzi na nogę podczas tych wymian. Prowadzi on w drugim secie, zdaje się, 2-1. Popatrzmy teraz na aktualną drabinkę, kto z kim się będzie mierzył. Na razie mamy pierwsze pory ciernowe, takie jak Moczek, Olko oraz poszczególniki Sekuła. A w drugiej części drabinki gra bardzo niebrzuska jest. W pierwszym miejscu właśnie z tej prawej połówki. Ale jeszcze raz czujny jest Andrzej, proszę Państwa, nie daje oznak słabości na razie. Świetny ten serwis, agresywny, no i zobaczmy. Książkowe zagranie Adriana Sobczaka. I 3-1 prowadzi Adrian Sobczak. Pewnie już tutaj kroczy. Pozwolnie, no na pewno Manowski wierzy jeszcze w tej formule. Krótkie do 4 wygranych gemów. Może chwilę pogradzi coś, udowodnić swoim rywalowi, wszystkim sobie zmarzyła. Nice serwen volley i boom, pewny smash jeszcze raz Mataha, wielkie brawa dla niego. Ładny return prosto tutaj. Na siateczko ta piłka bardzo płaska była, niczym według niektórych ziemia.
taka ciekawostka, że jest organizowana taka organizacja płaskoziemców, która powstała w Miami. Jest to stowarzyszenie osób, które myślą, że okrągła ziemia jest to spisek i tak naprawdę jest wiele dowodów na to, że jest płaska. No, dajcie znać w komentarzach, co na to sądzicie. Według mnie są oni lekko zakręceni, ale mamy wiele zdjęć z kosmosu, wiele takich naukowych potwierdzeń i raczej tutaj nie kusiłbym się o to, że jednak ziemia jest płaska. Niestety, proszę Państwa, Adrian Sobczak fenomenalny tenis pokazał, naprawdę książkowo, bardzo mało błędów, solidnie. Tutaj zawojował nam kort centralny i stracił tylko 3 gemy. Odprawa też dla Michała Matachowskiego, że wziął udział w turnieju, powalczył, pokazał, co go stać, że